trafiłeś do tego miejsca, do jego klimatu, bo jej przedmiotem jest coś bardzo istotnego, coś, co wymaga skupienia, refleksji, napisu. Tematem czy przedmiotem wystawy jest historia, czy konkretnie historia Kielc, miejsca, które jest bliskie artyście, z którego się wywodzi, do którego wrócił po swoich międzynarodowych peregrinacjach, z którym się identyfikuje i gdzie tworzy wspaniałą instytucję, którą niebawem będzie inaugurował, czyli Międzynarodowe Centrum Designu. Ale w naszym przypadku nasze kontakty trwały już wiele lat, rozmawialiśmy o różnych projektach, aż w końcu trafiliśmy w tak zwany punkt, czyli Marek zaproponował wystawę, która, tak jak mówię, jest wystawą dedykowaną do tego wnętrza, dotyczy właśnie historii, jest wystawą bardzo kameralną, bardzo osobistą, bardzo intymną. I co ciekawe, jej tworzywo stanowi to medium, w którym artysta się najczęściej wypowiada, czyli ceramika, coś bardzo szlachetnego, coś kojarzonego z zaciszem domowym, z ciepłem domu, z domowego ogniska. Otóż na takich łąkach porcelany artysta zapisał fragmenty tej historii, w której uczestniczył, której był świadkiem, która działa się obok niego albo poza nim. I wszystko to zmiksował w takiej niepoliczalnej masie właśnie fragmentów, które w jakimś sensie są metaforą historii, którą można odnaleźć, odczytać. To już zależy od własnej dociekliwości, na ile ktoś będzie chciał wnikać głębiej, kiedy będzie chciał rozpoznawać miejsca, ludzi, rozpozna tam też samego artystę w różnych jego wcieleniach wiekowych. Także jest to, tak jak Marek nazywa, instalacja interaktywna, która pozwala nam zrozumieć, jak tworzy się historia, jak ona się nawarstwia, jak ona może się przenikać, jak ona potrafi zaciekawić takim detalem, szczegółem, niekiedy nawet długorzędnym, ale zawsze jest to przyczynek do tej tak zwanej wielkiej historii, której jakieś wyobrażenie mamy, ale w zasadzie nie ma takiego mędrca na świecie, który potrafił powiedzieć jedną historię. Tych historii jest wiele, ta historia osobista, ta bardzo, tak jak mówię, intymna historia, ona jest tutaj dla Państwa dostępna i jawna. Natomiast z mojej strony chciałbym poprosić jeszcze Leszka Dolca, kuratora, przed kaplicą nie dam rady, choć pamiętam, że te ofiary są wyzwalane od kolejnych wcieleń. Pamiętam Manhattan, księgarnię. Oglądam album design. Philip Stark, Nike, Jordan, Sony, Alesis, Cecu, Hoho, mój znajomy. Galeria z porcelaną Nowy Jork. Wiśnia, początek XX wieku. Figurki ptaków. Moje ulubione. Del, porcelana flamandzka. Wyrafinowany Rosenthal. Kuzniecow z Imperium Rosyjskiego. Znałem ze zdjęć. Cecula. Poznałem 20 lat temu. Witam. Technicznej tej pracy. Chciałem powiedzieć, że to jest praca interaktywna pod względem tym, że ona ma zasadę, ma cel wzbudzania reakcji w ludziach. Zbudowana jest w taki sposób, że to nie ma formy jakiejś do oglądania. To jest treść, którą trzeba przeglądać. To jest personalna treść, treść, która ciekawi ludzi, zagląda w życie innych ludzi. To jest naszą naturalną taką tendencją. I ta praca właśnie bazuje na tym, że ta ciekawość wzbudza tą intencję grzebania w tej historii i ludzie aktualnie będą mogli wsadzić ręce w tą historię, pogrzebać delikatnie, żeby się nie pokaleczyć, bo historia jest taka. Odcinki porcelany są też ostre. Także to wszystko jest związane razem w tym ideą tego, że dwóch ludzi czy kilku ludzi może usiąść wokoło tego stołu, oglądać te rzeczy, przeglądać i dyskutować i podzielić się opiniami, wspomnieniami, ideami, myślami na ten temat. I ta praca
buduje relacje między ludźmi bardziej niż pokazuje historię. Historia jest tylko elementem, to jest takie medium, które właściwie wzbudza, żeby był dalszy ciąg myśli, tworzenia, reakcji i kontemplacji. Zapraszam, praca jest intymna, to powolutku, nie wszyscy naraz, ale zapraszam i dziękuję bardzo za tą okazję. Dziękuję, dziękuję. Ja dziękuję jeszcze raz za katalog, który urozmaicił tą wystawę i zachęcamy Państwa do wpisów, do zamieszczenia swoich refleksji w księdze, która znajduje się tam. I przepraszam, jeszcze jedno podziękowania dla Orońska, który przez ostatnie 5 lat wałkuje ze mną tą ideę tej wystawy i były wiele pomysłów, które się miały zrealizować, a nie doszły do skutku, aż w końcu ta praca, która jest bardziej odpowiednia, myślę, że jest to warto poczytać. Dziękuję serdecznie. Brawo! My również. Praca będzie wyglądała po 5 latach. To jest praca miera światowa, może tak. Zapraszam. Thank you.